Dzień dobry. Witam serdecznie wszystkich obecnych na dzisiejszej debacie zorganizowanej w ramach projektu Złote Szkoły Narodowego Banku Polskiego, Polski Złoty w obiegu od 100 lat, NBP i jego funkcja emisyjna. Na początku chciałabym przywitać szczególnego gościa, panią Beatę Wachek, dyrektor banku PKO Bank Polski, która jest ekspertem w dziedzinie bankowości. I zgodziła się odwiedzić naszą szkołę w tym ważnym dla nas dniu. Witam panią dyrektor, nauczycieli i uczniów naszej szkoły. Polski złoty jest nieodłącznym elementem współczesnej Polski. Po reformie ministra Władysława Grabskiego w 1924 roku stał się oficjalnym środkiem płatniczym. Obecnie w obiegu mamy pieniądz gotówkowy, monety i banknoty oraz bezgotówkowy, elektroniczny. Emitowane przez Narodowy Bank Polski monety i banknoty złotych polskich zastępowane są pieniądzem elektronicznym. Czasami słyszy się głosy, czy Narodowy Bank Polski powinien jeszcze emitować monety i banknoty, czy raczej dążyć do wprowadzenia obrotu bezgotówkowego, tak jak się dzieje na przykład w Szwecji. Podczas dzisiejszej debaty postaramy się znaleźć odpowiedź na pytanie, czy chcemy jeszcze korzystać z pieniądza gotówkowego, czy raczej odejść od niego i zastąpić go elektronicznym. Która forma pieniądza jest bezpieczniejsza, wygodniejsza i łatwiejsza w użyciu? Każda z tych form ma swoje zalety i wady, a wybór odpowiedni zależy od indywidualnych potrzeb i preferencji osoby korzystającej. Nie ma jednej idealnej formy pieniądza, która byłaby odpowiednia dla wszystkich. Dlatego dziś skupimy swoją uwagę na poznaniu preferencji Was, przyszłych uczestników życia ekonomicznego. Zaprezentujemy Wam wady i zalety każdej formy pieniądza, a następnie poprosimy Was o przedstawienie swojego zdania. Po wysłuchaniu wypowiedzi uczestników debaty na zakończenie spotkania poproszę Was o zajęcie miejsc za jedną lub za drugą drużyną. Wybierzcie tę drużynę, której argumenty bardziej Was przekonały do danej formy pieniądza, tej, z której chętniej chcielibyście korzystać w przyszłości. W naszej dzisiejszej debacie biorą udział dwa zespoły. Pierwsza drużyna w składzie Aleksandra Walentynowicz, Karolina Brewczak, Maja Gawron. Przedstawią nam zalety pieniądza gotówkowego. Druga drużyna w składzie Maria Haliska, Marina Kuzanowska, Maciej Kutelski. Przedstawią nam zalety pieniądza bezgotówkowego. Teraz przystępujemy do prezentowania stanowiska każdej ze stron debaty. Proszę o zabranie głosu Marysię. Moim zdaniem pieniądz bezgotówkowy jest wygodniejszy, ponieważ szybciej dokonujemy wszystkich transakcji. Płacenie gotówką w sklepie kojarzy mi się głównie z pośpiesznym poszukiwaniem w portfelu odliczonej kwoty czy równoczesnym akompaniamencie wypadających monet. Nie jest tajemnicą, że niemal wszystkie portfele wraz z upływem czasu stają się dziurawe, a ich użytkowanie po prostu kłopotliwe. Wybierając płatność bezgotówkową mamy możliwość wykorzystania funkcji PayPass przy użyciu karty, telefonu, breloków, zegarków i tym podobne, która umożliwia niemal natychmiastową realizację płatności bez dotykania terminala płatniczego. To jest bardzo wygodne, bezpieczne i higieniczne. Jak to jest ważne, przekonaliśmy się podczas ostatniej pandemii. Każda płatność dokonana kartą czy przelewem zostaje odnotowana na naszym koncie wraz z danymi sklepu, na którego konto wpłyną nasze pieniądze. Płacąc kartą, nawet jak zgubimy paragon, to mamy dowód dokonania zakupu. Taki dokument potwierdzający transakcję może być wykorzystany podczas sporu, gdy reklamujemy w sklepie zakupiony towar, a także pomoże nam oszacować, na co najczęściej wydajemy środki z naszego budżetu. Mając dostęp do wyciągów z konta bankowego, możemy kontrolować swoje wydatki i łatwiej planować i kontrolować swój budżet. Dzięki konkretnym wykresom podzielonym na kategorie jesteśmy bardziej świadomi tego, na co wydajemy swoje pieniądze, a gdzie warto te wydatki ograniczyć. Co więcej, umożliwia nam to lepsze zaplanowanie oszczędności na przyszłość. Nie jest też tajemnicą, że banknoty i monety nieustannie przychodzą z rąk do rąk. Teoretycznie monety można byłoby dezynfekować specjalnie płynach, choć pewnie nikt tego nie robi, zaś w odniesieniu do banknotów zupełnie nie ma takich możliwości. W efekcie bardzo łatwo mogą przenosić się różnego rodzaju bakterie i wirusy. Fundacja Polska Bezgotówkowa powołana przez Związek Banków Polskich zachęca, by w obliczu zagrożenia epidemicznego możliwie jak najbardziej ograniczać płatności gotówkowe i korzystać z pieniądza elektronicznego. Teraz poproszę osobę z drugiej drużyny, Aleksandrę.
Ja się nie zgadzam z Marysią, ponieważ gdy odnotowujemy, co kupujemy, gdzie i za ile, to różne banki i aplikacje mogą nam podsyłać reklamy, przez które możemy kupić nam zbędne rzeczy. Moim zdaniem lepiej jest płacić pieniądzem tradycyjnym, monetami i banknotami, ponieważ można płacić nimi wszędzie. Nie wszystkie sklepy wprowadziły jeszcze terminale, ponieważ nie chcą płacić opłat za wynajęcie oraz obawiają się, że terminal może się przestać działać i nie będzie możliwości dokonania transakcji. W przeciwieństwie do użytkowników kart, posiadacze gotówki zazwyczaj pisani są z otwartymi rękami. Nigdy nie zdarzyło się nam trafić na wywieszoną na terminalem kartkę z komunikatem gotówki nie przyjmujemy lub płatność od 50 zł. Płacąc gotówką jesteśmy mniej narażeni na utratę całych zgromadzonych pieniędzy, bo ich fizycznie przy sobie nie mamy. Znika więc zagrożenie, że stracimy cały majątek. Gotówka sprawdza się jako forma pieniądza odporna na cyberprzestępstwa, oszustwa i fałszowania. Ponadto nie rodzi ryzyka finansowego ani dla dokonujących płatności, ani dla odbiorców, ponieważ emitują Narodowy Bank Polski. Oszuści w tych czasach czują się bardziej pewnie, dokonując oszustw przez internet, więc jest większe prawdopodobieństwo, że oszust włamie się nam na konto, na którym mamy cały majątek, niż ukradnie portfel, w którym mamy 50 zł. Hakerzy czasami podszywają się pod usługodawców bankowych, wykradając hasła do rachunków bankowych. Kradzież danych zawartych na kartach płatniczych w niektórych sklepach bądź bankomatach także może narazić na utratę pieniędzy. Te niebezpieczeństwa nie występują, gdy płacimy gotówką. Gotówka jest także środkiem tezauryzacji, czyli pozwala gromadzić bez ryzyka utraty oszczędności i majątek. Przydaje się też przy drobnych podarunkach i płatnościach. Na przykład rodzice mogą dać dziecku niewielką kwotę pieniędzy na drobne zakupy. Albo można wrócić gotówkę znajomemu, żeby coś kupił w naszym imieniu. Na przykładzie gotówki łatwiej też jest prowadzić edukację finansową dzieci. Ciężko też w zamieszaniu związanym z zakupami oszacować, jaka kwota została nam jeszcze na koncie. Zbliżamy kartę lub telefon do czytnika i to wystarczy, by dokonać transakcji. Nosząc gotówkę w portfelu, przy każdej wizycie w sklepie widzimy, ile pieniędzy nam jeszcze zostało. Sam fakt, że fizycznie wyjmujemy banknoty i oddajemy je w czyjeś ręce, może u niektórych spowodować, że będą nieco ostrożniejsi w podejmowaniu szybkich decyzji zakupowych. Swoje argumenty przedstawi mi Hanna. Nie zgadzam się z wypowiedzią Oli, ponieważ nie zawsze w kasie jest na tyle pieniędzy, żeby można było nam wydać resztę. A teraz coraz więcej osób płaci kartą oraz korzysta z internetowych przelewów czy transakcji BLIK. Zalety płatności bezgotówkowych sprawiają, że nawet niektóre osoby w starszym wieku potrafią się do nich przekonać. Największą zaletą płatności bezgotówkowych jest komfort i dokonywania. Nie trzeba nosić ze sobą dużych ilości gotówki i nie ma ryzyka, że w sklepie bądź w restauracji zabraknie nam pieniędzy. Płatność kartą z wykorzystaniem BLIKa jest również przydatna przy nagłych i nieplanowanych wydatkach. Dzięki aplikacjom mobilnym możemy wykonać w każdej chwili, mamy również pogląd na nasze konto czy historię przelewów. Oszczędzamy w ten sposób sporo czasu. Dokonując płatności kartą, nie musimy martwić się o to, jak dużą kwotę będziemy musieli zapłacić. Jest to wygodne, w szczególności gdy robimy duże zakupy, na przykład kupując prady czy lodówkę. Wypłacenie przykładowo 10 tysięcy złotych na zakupy związane z remontem byłoby zarówno niewygodne, jak i niebezpieczne. Zbliżenie karty do czytnika i poczekanie na autoryzację jest znacznie szybsze od płatności gotówką w sklepie. W drugim przypadku kasierka musi ponownie przeliczyć pieniądze, rozdzielić je do odpowiednich przygródek i w kasie i wydać nam resztę. Nie wiem nic wielkiego, ale wszystkie te czynności razem trwają dłuższą chwilę. Płatności bezgotówkowe pozwalają zaoszczędzić czas nam, kasjerce oraz innym osobom stojącym w kolejce. Płacąc kartą można również wyjątkowo szybko zapłacić w kasie samoobsługowej. Podobnie sytuacja wygląda w przypadku płatności internetowych. Dla współczesnej młodzieży jest niemal nie do wyobrażenia, że kiedyś, aby zrealizować przelew, należało pójść do banku lub na pocztę, wypełnić blankiet i czekać w kolejce na przyjęcie kasjerki, zaś sam przelew realizowany był dopiero w kolejnym dniu roboczym. Obecne systemy pozwalają na niemal natychmiastowe przelewy do odbiorcy
za pomocą usług takich jak blik czy przelew satelity. Głos zabierze teraz Karolina. Nie zgadzam się z argumentami Michaliny, ponieważ terminal może ulec awarii albo po prostu może zabraknąć prądu, przez co płatność bezgotówkowa będzie znacząco utrudniona. Moim zdaniem posługiwanie się gotówką pozwala lepiej panować nad swoimi finansami i nie wydawać więcej niż się ma, a to pomaga kontrolować własne wydatki. Wyjmując z portfela pieniądze, zdajemy sobie często sprawę, jak dużo poświęciliśmy, żeby je mieć i zastanawiamy się, czy dana rzecz jest nam niezbędna. Gdy płacimy kartą, często wydajemy więcej niż planowaliśmy i kupujemy rzeczy, które nie są nam potrzebne. Gotówka może być doskonałym batem na impulsywne wydatki. Wydajemy wyłącznie tyle, ile mamy, bez żadnych debetów i limitów kredytowych. Dużo łatwiej kontrolować swoje wydatki, gdy fizycznie widzimy pieniądze, których się pozbywamy. Kolejnym utrudnieniem przy robieniu zakupów wyłącznie bezgotówkowo jest sytuacja, gdy technologia zawodzi i my mamy przy sobie wyłącznie kartę czy smartfon. Nie możemy zapłacić. Nasze urządzenie może się rozładować, a terminal płatniczy może ulec awarii. Zdarza się też, że nie ma zasięgu, gdy chcemy zapłacić bezgotówkowo, na przykład w pociągu kupując bilet u konduktora. Awarie czy wirusy oraz prace techniczne mogą znacznie utrudnić nam płatność w momencie, kiedy bardzo jej potrzebujemy. Często do potwierdzenia takiej transakcji wykorzystywany jest jednorazowy kod, który dostarczany jest nam przez SMS-a. Starczy chwilowy brak zasięgu czy internetu, a cała transakcja musi się rozpocząć od początku, a gotówką możemy zapłacić w każdej sytuacji. Musimy także pamiętać, że mimo ciągłego rozwoju zabezpieczeń dalej istnieje bardzo duże ryzyko oszustwa i powinniśmy ciągle mieć się na baczności, aby nasze dane, hasła czy piny nie zostały wykradzione, co niestety jeszcze się zdarza. Również szybki rozwój e-płatności jest problemem dla osób starszych, które nie posiadają internetu i nie zawsze radzą sobie tak dobrze z obsługą telefonu czy komputera, co wyklucza ich z kręgu potencjalnych konsumentów. Należy też pamiętać, że niektóre serwisy pobierają dodatkowe opłaty za aktywację czy wpłatę zgromadzonych środków, co jest dodatkowym kosztem dla sprzedawcy i może przełożyć się na końcową cenę produktu. Swoje zdanie przedstawi teraz Jakub. Nie zgadzam się z Karoliną, ponieważ możemy ustawić na koncie limit dzienny wydatków oraz możemy kupować bilety internetowo, na przykład do pociągu lub autobusu. Płatności bezgotówkowe znacznie ograniczają ryzyko kradzieży, gdy tylko zorientujemy się, że padliśmy ofiarą cyberprzestępcy lub kradziono nam kartę, możemy zablokować swoją kartę nawet telefonicznie, aby złodziej nie mógł wydawać naszych pieniędzy. Tego typu rozwiązanie nie jest możliwe w wypadku utraty posiadanej przez sobie gotówki. W momencie, gdy padniemy ofiarą kradzieży, cała gotówka, którą mamy, przy sobie przepada. Jeżeli natomiast zostanie skradziona nam karta płatnicza, wówczas mamy możliwość szybkiego zablokowania karty. W takiej sytuacji wówczas możemy zadzwonić na specjalną infolinię 828-828-828, której numer dostępny jest przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, z każdego miejsca na świecie. Kartę możemy zastrzec bardzo szybko, a zgodnie z ustawą od momentu zastrzeżenia karty, nasz bank ponosi całkowitą odpowiedzialność za wszystkie nieuprawnione transakcje, a więc i kradzież naszych środków. Niektóre osoby zdarzają się w takich sytuacjach kradzież danych logowania do konta w banku lub płacenia i kartami przez nieupoważnione osoby. Jednak jeśli zachowujemy ostrożność, to możemy ograniczyć ryzyko do zera. Są natomiast sytuacje, kiedy decydując się na płatności bezgotówkowe, możemy zaoszczędzić sobie problemów. Pozostając w temacie bezpieczeństwa, warto wspomnieć chociażby o procedurze chargeback, która pozwala na zwrot środków za transakcję kartą płatniczą, na przykład gdy padliśmy ofiarą oszustwa i nie otrzymaliśmy zakupionego towaru. Noszenie dużej ilości gotówki przy sobie nie jest rozsądnym pomysłem. Niewykluczone, że padniemy ofiarą kieszonkowca, ale przez niewagę możemy gdzieś zostawić wodę. Dostępu do utraconych banknotów raczej nikomu nie zablokujemy, a nawet gdyby znalazł ktoś uczciwy, prawdopodobnie nie miałby szans nam ich oddać. W
wniosły do karty płatniczej banknoty nie mają żadnych naszych danych. Moim zdaniem pieniądz bezgotówkowy jest lżejszy, bezpieczniejszy i bardziej higieniczny oraz pozwala zaoszczędzić czas. Prowadzona przez Narodowy Bank Polski komisja pieniądza gotówkowego jest bardzo droga. Kosztowne są nie tylko materiały, z których wypełniają się monety, banknoty, ale także zadbanie o właściwe zabezpieczenie przed oszustami. Wymyślanie coraz skuteczniejszych metod zabezpieczenia, zwłaszcza banknotów, dlatego w czasach coraz popularniejszego i chętnie stosowanego pieniądza elektronicznego należałoby się skupić na rozbudowywaniu systemów i urządzeń, które zagwarantują każdemu dostęp do pieniądza bezgotówkowego. Zawsze i wszędzie. W tym kierunku powinny iść działania Narodowego Banku Polskiego. Proszę o zabranie głosu Maja. Nie zgadzam się z Kubą, gdyż skradziona gotówka jest mniejsza, ponieważ nie nosimy przy sobie na co dzień z 10 tysięcy złotych. Łatwiej jest ukraść cały majątek z konta bankowego niż z portfela. Dlatego uważam, że płacenie gotówką jest bezpieczniejsze, ponieważ jesteśmy anonimowi podczas płacenia w sklepie czy w restauracji. Transakcje gotówkowe zapewniają nam poszanowanie prawa do ochrony prywatności, danych i tożsamości w sprawach finansowych. Dodatkowo sprzedawca otrzymujący zapłatę w gotówce nie musi pokrywać opłat interchange, dlatego jest bardziej skory do udzielenia nam rabatu. Płacąc kartą, wszędzie zostawiamy po sobie ślad, co mogą wykorzystać instytucje zbierające dane czy złodzieje. Taka instytucja zbierająca dane będzie miała trudności ze sprofilowaniem nas jako idealnego klienta sklepu odzieżowego czy drogerii. Dodatkowo, żeby płacić gotówką, nie trzeba żadnego sprzętu, internetu ani elektryczności, więc można z niej korzystać także wtedy, kiedy wyłączą prąd lub zgubi się kartę bankową. Pieniądz gotówkowy pozwala płacić w sklepach ludziom nie mającym dostępu do pieniądza cyfrowego, więc ma ogromne znaczenie, zwłaszcza dla osób starszych. Kolejną zaletą jest brak opłat za korzystanie z konta w banku. Gotówka również jest dobrze zabezpieczona i jest odporna na cyberprzestępstwa, oszustwa i fałszowanie. Prawdziwość banknotu można sprawdzić, odszukując na nim zastosowane zabezpieczenia. Wystarczy, że sprawdzimy, czy banknot posiada nitkę zabezpieczającą, znak wodny, mikrodruk czy uzupełniający się druk obustronny. I jeszcze inne zabezpieczenia. Narodowy Bank Polski bardzo dba o to, żeby emitowane przez niego banknoty były nie do podrobienia. Dodatkowo, nawet jeśli zdarzy nam się wyprać taki banknot, zniszczyć go, to możemy udać się do banku i poprosić o wymianę na nieuszkodzony. Podsumowując, uważam, że gotówka jest lepsza, ponieważ jest bezpieczniejsza, wszędzie można ją płacić, jest dobrze zabezpieczona przed oszustami i jest odporna na ataki cyberprzestępców. Mimo, że pieniądz elektroniczny jest coraz chętniej i częściej stosowany, to my jesteśmy przywiązani do posiadania realnej gotówki w portfelu, lubimy szelest pieniądza, a numizmatycy z niecierpliwością czekają na nowe wzory banknotów czy monet i je kolekcjonują. Również fakt, że nie wszędzie i zawsze mamy dostęp do pieniądza elektronicznego, przemawia za tym, że pieniądz gotówkowy powinien pozostać i być emitowany przez Narodowy Bank Polski. Poznaliśmy i wysłuchaliśmy argumentów i opinii każdego zespołu. A teraz poproszę osoby z publiczności o zajęcie miejsca za jedną lub drugą drużyną. Proszę wybrać ten zespół, którego argumenty bardziej Was przekonały do stosowania w codziennym życiu pieniądza gotówkowego lub elektronicznego. Zwolennicy monet i banknotów stają po stronie Oli, Karoliny i Mai, a zwolennicy kart płatniczych i Blika stają po stronie Marysi, Michaliny i Kuby. Proszę wstać i zająć miejsce po jednej stronie. Widzimy, że tak jak w codziennym życiu jedni chętnie korzystają z monet i banknotów, a drudzy wolą karty płatnicze i aplikacje mobilne, tak i Wy zajęliście różne stanowiska. Widzę, że więcej wśród Was jest zwolenników wykorzystywania do dokonywania operacji finansowych banknotów i monet. Jesteśmy do nich przyzwyczajeni i chętnie z nich korzystamy.
Mimo że coraz chętniej korzystamy z płatności bezgotówkowych, istnieje duża grupa zwolenników tradycyjnego pieniądza. Obecnie przyjmujemy, że zakres stosowania obrotu bezgotówkowego jest jednym ze wskaźników poziomu rozwoju gospodarczego kraju. Kraje wysoko rozwinięte są równocześnie liderami na rynku kart płatniczych, natomiast ich obywatele dokonują najwięcej transakcji bezgotówkowo. Rolą państwa i Narodowego Banku Polskiego powinno być edukowanie społeczeństwa i dbanie o rozwój infrastruktury płatniczej w różnych jego rejonach, tak, żeby była ona dostępna dla każdego i przez niego akceptowalna, ale jednocześnie należy zadbać o to, żeby ci, którzy wolą mieć realne pieniądze w portfelu, mogli swobodnie dokonywać transakcji. Teraz uczestników debaty proszę o ponowne zajęcie swoich miejsc. Za chwilę głos zabierze nasz gość honorowy. Dyrektor Banku PKO Bank Polski i proszę o zabranie głosu. Bardzo Wam dziękuję za zaproszenie i naprawdę doceniam Wasze zaangażowanie w tą dzisiejszą debatę. Zarówno argumenty z jednej i drugiej grupy przemawiają, widzicie, do wszystkich. Ja również jako pracownik bankowy jestem zwolennikiem jednej grupy, natomiast słuchałam argumentów dwóch grup i przekonywało mnie naprawdę wielu argumentów, widzicie, działa na jedną grupę i na drugą grupę też szkoły. Wszystko zależy od tego, w jakim jesteśmy teraz w czasie i myślę, że każda strona miała rację. Każda strona, wszystko zależy od tego, gdzie jesteśmy i czego potrzebujemy. Wielu z Was wspomniało o tym właśnie, że argumenty wykluczenia osób starszych, osób z brakiem dostępu przeważają za tym, żeby jednak ten obrót gotówkowy był. Druga strona, bezpieczeństwo i cyberbezpieczeństwo, to jest jeden z argumentów, gdzie naprawdę dzisiaj w współczesnym świecie bardzo działa. Wspomnieliście o Szwecji, która wychodzi teraz z banknotów. Nie wiem, czy doczytaliście, że w 30 roku nie będzie w ogóle w tym kraju w ogóle banknotów. To jest zaledwie 6 lat i cały kraj będzie bez obrotu gotówkowego. Nie wiem, czy też trafiliście na taką informację, że wyprodukowanie jednego grosza, tego malutkiego żółtego, kosztuje 20 groszy około. Czyli zobaczcie, że też cenność, tak, czyli to, czy to jest sens produkowania takich banknotów, też ma znaczenie, tak? I docelowo wielu z Was będzie przechodziło na obrót gotówkowy, bezgotówkowy. Dzisiaj bardzo Wam dziękuję i mam nadzieję, że będzie jeszcze okazja zapoznania się z dodatkowym materiałem, który mam zarówno w naszym banku, ale też w całym systemie zarządzania i przedsiębiorczości. Także dziękuję bardzo. Przybycie na naszą debatę. Serdecznie dziękuję wszystkim za udział w naszej debacie. Zapraszam na pozostałe lekcje.